Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z tej miniserii Losowe Sim Random Genetic Challenge. Pisaliście mi, że ostatnio zrobiłam to źle. I faktycznie później obejrzałam parę odcinków na YouTubie i zrobiłam to źle. Nie byłam tego świadoma, przepraszam. Bo obejrzałam kiedyś jakiś filmik u jakiejś dziewczyny i po prostu ona losowała jedną osobę, a tu okazuje się, że trzeba kobietę, mężczyznę i z tego wylosować dziecko. Więc dzisiaj mam nadzieję, że wszystko będzie już poprawnie. Dzisiaj będę losowała po dwa razy z okazji, że jest to drugi odcinek. Więc raz, dwa. Muszę wolniej, ojej, bo nie zawsze załapuję. I zaczniemy od wylosowania całej twarzy i karnacji. No nieźle. Fryzurkę może na razie zdejmiemy, żebyśmy lepiej widzieli. Mam nadzieję, że czegoś, że niczego nie zapomnę. Ale gdybym zapomniała, to proszę wybaczcie, no po prostu w czasie gry tego nie widzę, jak się rozgadam, a później widzę to na przykład w montażu, no ale jest już za późno. Jak na razie całkiem ładnie wychodzi policzki, podbródek i żuchwa, bo o żuchwie ostatnio chyba zapomniałam, jeżeli się nie mylę, i uszy, raz, dwa, no i bardzo ładna simka. Teraz jeszcze na chwilkę przejdziemy do całości. I wylosujemy, o jaka męska, o matko, wylosowaliśmy sylwetkę. Teraz będziemy losować włosy, raz, dwa, ojej, ojej. No nic, teraz wylosujemy jeden strój składający się z góry i dołu. O matko, czy wy to widzieliście? Poczekajcie na chwilkę, gdzie to jest, tu. Jaka sylwetka, matko święta. Dobra, cofnijmy to. I dół. Raz, dwa. Sam paseczek wydaje, że jakaś sportsmenka szalona. Następnie buty. Raz, dwa. No i teraz strój numer dwa, składający się ze stroju na całe ciało. Raz, dwa. I buty. Raz, dwa. No dobra. Tak to by wyglądało. Jeszcze wylosujemy dla niej imię i nazwisko. Poczekajcie, poczekajcie. Raz, dwa. Beata będzie. Szpilka. I damy jej tutaj jakieś losowe cechy, które mi się po prostu klikną gdzieś tam, po prostu, gdzie mi się naciśnie. I mamy Beatę Szpilkę prezentującą się tak. I z tego, co zrozumiałam, mam właściwie zrobić tylko jeden dla niej strój, bo to jest nieważne i tak ważne są najbardziej tutaj geny. Dlatego klikamy sobie dodaj nowego sima. I ustalamy, że będzie to. Małżonek, znaczy to jest jego żona, sprawdzimy u niej. Tak. I ustalimy sobie tak, od razu może... imię Emil i ona jak się nazywa? Szpilka, więc wpiszemy mu Szpilka, żeby wiecie, było bardziej małżeńsko. Następnie jakieś tutaj byle co mu nacisnę. Okej, okay, tak to będzie wyglądało. I dwa razy wylosujemy całego sima. Tak. Teraz twarz i karnacja. Raz, dwa. Ojej. I po kolei losujemy tak, czoło, kształt głowy, nie wiem czy tam losowałam kształt głowy, no ale już nieważne. Zdejmę może to. Och, to nie chciałam tego zdejmować, niech będzie ten wąs, tylko włosy niech znikną. Myślałam, że jest czoło, nie wiem co tak mi się tutaj, nie wiem, no mniejsza z tym. Teraz oczy, raz, dwa, policzki, żuchwa. I podbródek. I uszy. Raz, dwa. No nieźle. I włosy jakieś dla niego. Raz, dwa. No ciekawa wizja. Teraz cała sylwetka. Karnacja. Tak wygląda. No ciekawe będzie dziecko na pewno. Raz, dwa. I... spodnie. Raz, dwa. I butki. Raz, dwa. I strój na całe ciało zrobimy jeszcze. Raz, dwa. Wow. Raz, dwa. No dobra. Chyba wszystko. Mam nadzieję, że wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałam, to wybaczcie.
Obydwoje mają różowe włosy. Ciekawe. I tak jak mi pisaliście i tak jak zobaczyłam, klikam baw się genami. Dodaję tutaj męża. Wybieram nastolatka, żeby było ciekawie i losujemy. Raz, dwa. Czemu ma zieloną skórę? O matko, czy to jakaś żółtaczka, czy co? Okej. Teraz jeszcze raz ja tutaj wybierzemy do Beaty, klikniemy jeszcze raz baw się genami. Dodajemy tutaj męża. Bierzemy nastolatka. Oj, ta ładna, jest śliczna, ale losujemy mus to mus. Raz, dwa. Ładna! Zobaczcie, ładna będzie miała buzię. Naprawdę fajna. Sylwetka też w miarę fajna, chociaż chyba bardzo umięśniona. Oj bardzo. Teraz, kochani, zrobię metamorfozę temu synowi i tej córce. I w międzyczasie to przyspieszę, a będę do Was mówić parę ogłoszeń parafialnych, także proszę Was bardzo, oglądajcie metamorfozę i słuchajcie ogłoszeń nadchodzących na ten tydzień. I co Wam chciałam powiedzieć, to to, że nagrywam dzisiaj ten odcinek, ponieważ jest to taki rodzaj filmu, który nagrywa się i montuje się szybko, ponieważ to się dzieje wszystko w kasie, żadnej rozgrywki i żadnych zbędnych rzeczy do później wycinania i tak dalej. Dlatego, że dosłownie dzisiaj, w niedzielę, oddaję komputer do Konrada i będzie tam u niego ze 2-3 dni. I chciałam jeszcze coś nagrać, żeby był chociaż jeszcze jeden film w zapasie. Także dzisiaj będzie ten Random Genetic Challenge. Jutro będzie Jola porwana. Także za chwilkę się biorę za montowanie odcinka, bo już mam. Także to będzie w poniedziałek. Czy we wtorek będzie jakiś film? Raczej wątpię, bo nie będę miała wtedy jeszcze komputera. Powiedział, że odda mi go gdzieś we wtorek wieczorem, jak już wszystko zdąży zrobić, o ile wszystko zdąży zrobić. I będę miała też całkowicie nowy program do montowania, dlatego nie wiem, czy uda mi się we wtorek wieczorem zmontować film na środę. Wiem, że to są takie może nieciekawe dla Was rzeczy organizacyjne, ale chciałam Wam powiedzieć, żebyście się nie niecierpliwili. Także bardzo Was proszę, żebyście też nie zadawali mnóstwa pytań, kiedy, jaki odcinek, bo nie umiem Wam odpowiedzieć. Wiecie, że miałam ostatnio trochę problemów z komputerem i nie ze wszystkim się wyrabiam, a teraz w ogóle go nie będę mieć, zostanę tylko z telefonem, no i raczej nic nie nagram, chyba że coś wykombinuję, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale raczej film najwcześniej będzie, tak jak mówię, jutro Jola porwana, a kolejny prawdopodobnie w środę. No i mam nadzieję, że później, jak już wszystko będzie pięknie, wspaniale działać, to będą filmy dla Was codziennie, może jak jakimś cudem mi się uda, to nawet po dwa. Będą też nowe serie i tak dalej, więc mega się nie mogę doczekać, aż to się wszystko dla Was pojawi. Także mam nadzieję, że zrozumiecie. Może nie odczujecie za bardzo tej przerwy, bo tak jak mówię, jedyne, kiedy mnie nie będzie, to we wtorek na pewno i w środę postaram się już być. Wiem, że Wy najbardziej czekacie na takie filmy typu Syreny, typu Dorota i reszta, ale wiecie, takie odcinki robi się naprawdę bardzo długo. Syreny może nie aż tak długo, ale na przykład Dorotę i resztę robię zazwyczaj kilkanaście godzin i tutaj naprawdę nie żartuję, ponieważ na moim komputerze działa to wszystko dosyć wolno, dlatego zanim coś nagrałam, zanim coś zmontowałam, zrobiłam miniaturkę i tak dalej, no to trwało to czasem około 10 godzin, więc no to nie jest takie, wiecie, że usiądę i nagram i już jest gotowe. Absolutnie nie chcę się tutaj, wiecie, żalić, tylko chciałabym, żebyście też mieli taką świadomość, że to nie jest taka krótka i prosta sprawa, jak się może wydawać, że 30 minut filmu to 30 minut przygotowywania, absolutnie dużo, dużo dłużej, także mam nadzieję, że zrozumiecie. Okej, więc wszyscy są już gotowi tak na max, w sensie dzieci nasze i ten syn, a musimy mu wylosować jeszcze imię, Emil, jakieś tam, to już może sami mu wybierzemy, bo on mi wygląda takiego sportowca, wiecie. Sportowiec. Aktywny. No i może śmiały. Więc tak wygląda jego strój codzienny. I gdyby nie ta skóra, to byłby naprawdę super. Następnie oficjalny. Sportowy. Do snu. Na imprezę ze znajomymi gdzieś tam wyskoczyć i do pływania. Dalej mamy naszą córkę, która jeszcze nie ma też imienia i damy jakieś imię, Monika. I tutaj jest ubrana, bardzo przypomina Jolę, trzeba to przyznać. Damy jej może, że jej aspiracja to miłość.
może pokrewna dusza? Niech będzie. Albo wiecie co, popularność by mi do niej może pasowała. Dusza towarzystwa. I cechy damy może towarzyska i kumpelka. Niech będzie. Tylko ona jest strasznie umieśniona. Chciałam zrobić bardziej dziewczęcą, bo nie lubię aż tak umieśnionych kobiet. Tak strasznie mocno. Wiadomo, każdy lubi inne rzeczy, ale ja stwierdziłam, że chcę ją bardziej jednak zrobić dziewczęcą. Zwłaszcza, że jest nastolatką dopiero. Oficjalne. Dałam jej taką długą, piękną suknię, bo pomyślałam sobie, że to będzie taka suknia na wydarzenie typu, nie wiem, wesele. No oczywiście nie swoje, tylko jako gość. Sportowe. No to taki strój, bez makijażu. Do stół. To zobaczcie, jakie ma te nogi mocno umieśnione. Na imprezę. I to wygląda tak śmiesznie, bo stwierdziłam, że może, wiecie, jak sobie wychodzi gdzieś znajomymi, to może tak się trochę, no nie wiem jak to powiedzieć, no tak szalenie ubrać. Zainspirowałam się moją siostrą, szczerze mówiąc, jej fryzurą, jej ubieraniem się, także pozdrawiam, tylko Magda jest blondynką. I dalej do pływania, taki strój i kapelusz. I to by było, kochani, wszystko w dzisiejszym filmie, także wejdziemy do stroju codziennego. U niego również. No i zobaczmy jeszcze rodziców, z których oni powstali, matka, ojciec. Myślę, że takich szalonych rodziców to dzieci wyszły całkiem ładne, gdyby nie ten skin u naszego Emila. Także to by było w dzisiejszym odcinku wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Piszcie, czy Wam się podobało, czy chcecie więcej odcinków z tej serii, dajcie kciuka w górę, jeżeli tak. I oczywiście, jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam Was cieplutko, do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję, w kolejnym filmie. Cześć!